Najlepszy moment, żeby zacząć trenować, jest właśnie dzisiaj. Do Sylwestra mamy nieco ponad 6 tygodni i najlepsza osoba w Polsce, która odpowie mi na pytanie, co można zrobić, żeby w 6 tygodni chociaż trochę zrobić sobie fizyczną i psychiczną metamorfozę, żeby lepiej się czuć w sylwestrową noc. No chyba nikogo nie zaskoczę, przede wszystkim trzeba zacząć, znaleźć w sobie troszeczkę chęci, zacząć zdrowo się odżywiać, odstawić to, co przetworzone, to, co zbyt słodkie, zacząć się ruszać nawet 15-20 minut dziennie, 30 minut to już jest totalna szajba, to jest istne szaleństwo. Genialnie byłoby, gdybyś znalazła dla siebie te pół godziny, mieć taką świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Nikt za nas tego życia nie przeżyje, zatem dobrze by było wziąć wszystkie narzędzia, które mamy tu i teraz i zacząć z nich korzystać. To jest nasz obowiązek. Na moim Facebooku można przyłączyć się do wyzwania. Mamy akurat takie wyzwanie, które ruszyło nie tak dawno, bo to jest 70 dni, nie do Sylwestra, ale do świąt Bożego Narodzenia, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że w święta jemy, ja jem wszystko, wszystkie placki wjeżdżają i tutaj absolutnie bez wyrzutów sumienia, raz na czas nawet trzeba, podkręcamy wtedy metabolizm i też jest dobrze. Programy treningowe można zacząć od tych najbardziej podstawowych, od tych programów dla początkujących. Jest już ich bardzo, bardzo dużo, bo około 30 programów treningowych dostępnych na beactivetv.pl. Wszystko jest. Dieta, ja udostępniam na swoim Facebooku przepisy, jadłospisy, takie tygodniowe, już przygotowane. Wystarczy wskoczyć, zagłębić się w to i zacząć działać. Oczywiście, po prostu śledzić media społecznościowe i inspirować się. To jest najprostsze rozwiązanie, żeby dostać faktycznie wskazówki, które są realne, bo ja nie obiecuję, że zgubimy 30 kg w przeciągu miesiąca, ale jesteśmy w stanie, jeżeli mamy dużą nadwagę, już dychę zgubić. Zatem w przeciągu tych 6 tygodni do nowego roku jesteśmy w stanie naprawdę zauważyć ogromne efekty. Po 10 treningach ze mną już widać pierwsze efekty i na pewno je czuć. Powiedz, ile powinniśmy zaplanować takich treningów w tygodniu, minimum twoim zdaniem, jeżeli jesteśmy totalnie na początku drogi, typ kanapowca, który chce coś zmienić? Na początku co drugi dzień, aktywność fizyczna co drugi dzień, 30-45 minut, nie ma najmniejszego problemu. Wtedy, kiedy czujemy, że możemy więcej, możemy wyciągać ten czas do 40-45 minut, godzina max i możemy dorzucić do tego jeszcze jeden dzień i kolejny, i kolejny. Tak naprawdę monitorować swoje możliwości, sprawdzać, na ile jesteśmy w stanie z siebie dać, czy moglibyśmy coś jeszcze dorzucić. Patrzymy na siebie, nie oceniając się przez pryzmat innych, co jest bardzo ważne. Ważne, żeby to trwało i żebyśmy nie odpuścili wtedy, kiedy pojawią się efekty. I nie przyspieszajmy tego. Nie ma magicznych tabletek, nie ma dróg na skróty, nie ma jakichś takich cud, rozwiązań. Dieta cud nie istnieje, zatem musimy podejść do tego z głową. To są proste rzeczy, słuchajcie. Ruszać się, zdrowo jeść, nie słuchać głupot. To jeszcze tylko na koniec zapytam o jedną rzecz, o której mówiłaś podczas dzisiejszego treningu, a mianowicie, jak sobie wyznaczyć taki dobry cel, do którego właśnie będziemy dążyć? Nasz cel musi być realny. Świadomie, realnie, z głową, regularny trening, dieta. Ja wiem, że to jest takie nudne strasznie, bo ja to w kółko cały czas powtarzam, ale nie ma innej drogi. Mam na to milion dowodów, już milion kobiet przyszło ze mną, z moimi programami, swoją metamorfozę, zatem nie ma ściemy tutaj, ani grosz. Nie ma ściemy, wy też możecie przejść swoją metamorfozę do Sylwestra 6 tygodni, także idealny, super czas, żeby zacząć swoją przygodę ze sportem i z nowym ja. A dzisiaj doradzała wam Ewa Chodakowska. Dziękuję bardzo za wspólny trening. Dzięki serdeczne.